Dzień doberek! Witam w projekcie Odmładzanie na Surowo. Ja mam na imię Mariusz i nadaję z Giżycka. Chciałem zrobić dzisiaj to na zewnątrz, ale przed chwilką zaczęła padać mrzawka i jestem w środeczku. Mam nadzieję, że to światło, które mam tutaj, będzie wystarczająco dobre, żebyście mnie dobrze widzieli. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w tą niedzielę. Dzisiaj filar piąty w projekcie Odmładzanie na Surowo, ale w zasadzie tak dzisiaj troszeczkę przewrotnie chciałem się Ciebie zapytać, dlaczego mnie wybrałeś? Dlaczego mnie wybrałaś? Chciałem się zapytać, chciałem się dowiedzieć, dlaczego mnie wybrałaś, dlaczego mnie wybrałeś? Bo ja wybrałem Ciebie. Ja wybieram Ciebie codziennie, od 5 lat. Wybieram Ciebie codziennie od 5 lat i często kosztem swojego prywatnego życia, często kosztem swojego prywatnego bycia tutaj i tak dalej, wybieram Ciebie. I w tym momencie mógłbym być na Kostaryce, bo jak wiesz, od wielu miesięcy już tam mieszkamy, a jednak zdecydowałem się, żeby przyjechać tutaj do Ciebie. Przyjechałem, żeby się z Tobą zobaczyć, zorganizowaliśmy witariadę, zorganizowaliśmy miejsce, przestrzeń, gdzie nasza społeczność mogła się spotkać i ponad 2000 z Was skorzystało z tego zaproszenia na właśnie spotkanie prywatne z nami. Część z Was zastanawiała się, część z Was nie mogła przyjechać. Ja rozumiem to. Naprawdę czasy są być może dla niektórych z nas bardzo trudne, ale chciałem Ci powiedzieć, że ja wybieram Ciebie każdego dnia od 5 lat. I niezależnie od słoty, od pogody, od po prostu sytuacji ekonomicznej i czegokolwiek, cokolwiek możemy sobie wyobrazić, ja wybieram Ciebie. Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Nie byłoby mnie teraz w Polsce. Nie ryzykowałbym tak wiele, przyjeżdżając tutaj, gdyby nie Ty. Nie miałem tu nic innego więcej do załatwienia, niż tylko spotkać się z Tobą. W tym roku zrobiłem nawet więcej. Od 25 czerwca byłem dla Ciebie na 4 czy 5 festiwalach. Byłem tutaj dla Ciebie, abyś mógł mnie spotkać, niezależnie od tego, gdzie w Polsce mieszkasz. Bo ja przez całą Polskę się przemieszczałem po to, żeby dotrzeć do Ciebie. Wczoraj byłem tutaj w okolicach Ełku na festiwalu Wibracje. I to był na razie ostatni festiwal, który zaplanowaliśmy, ale ja przez miesiąc czasu byłem tutaj dla Ciebie. I Ty byłeś powodem mojej podróży. Byłeś powodem mojej podróży. Jesteś powodem mojego istnienia tutaj w sieci, bo dla Ciebie robię tutaj te spotkania. A chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Ty mnie wybrałeś. Jak to się mogło stać, że się tutaj znaleźliśmy? Jak to się mogło stać? Co spowodowało, że wybrałeś mnie? Co powoduje, że łączysz się ze mną, nie wiem, może codziennie, może co jakiś czas? Co powoduje, że jesteś tutaj ze mną? Chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, bo być może zasugerujesz, co pragniesz, abyśmy zrobili następnego dla Ciebie, żebyś nadal wybierał nas. Co potrzebujemy zrobić, żeby ten wybór właśnie padał na nas? Ale z drugiej strony chciałbym się zapytać, dlaczego ktoś miałby mnie nie wybrać? Dlaczego ktoś miałby mnie nie wybrać? Co mogłoby spowodować, że czasami się rozstajemy? Co powoduje, że ktoś mógłby się z nami rozstawać? Jaki to by był powód? Co tak naprawdę mogłoby wpływać? Ja mam pewne podejrzenia i tak dalej. Przez 5 lat jestem tutaj. Jestem tutaj przez 5 lat. Jestem dla Ciebie zdrowy tutaj od 5 lat. Wyobraź sobie, że ja nadaję codziennie od 5 lat. Jeśli wejdziesz na nasz kanał, to znajdziesz tam prawie 1800 filmów. 5 lat, 1800 filmów na jednym kanale, Odmładzanie na Surowo. Ale mamy też drugi kanał, który jeszcze istnieje, który nazywa się Moje 90 dni, na którym jest ponad 270 filmów. Czyli razem ponad 2000 filmów, prawie 2100 filmów przez 5 lat nakręcone. A był jeszcze jeden kanał, który się nazywał W czasach próby i tam było około 100 filmów. Czyli przez ostatnie 5 lat nakręciliśmy dla Ciebie ponad 2100 filmów. Jeśli sobie to policzysz, to jest rocznie ponad 400 filmów. Czyli wychodzi więcej niż jeden film dziennie. I jestem tutaj dla Ciebie, codziennie, po prostu nadaję. Czasami nie ma tak jak wczoraj, może mnie nie było, bo nie było wczoraj internetu, nie było zasięgu, chciałem coś zaplanować, to nawet te zaplanowanie nie wyszło, bo w okolicach wibracji zabrakło nam zasięgu. Powiedz mi, jak Ci się wydaje, czy jeśli te treści, które Ci przekazuję, które są tak naprawdę
bardzo często negowane w sieci. Wiele osób mówi, o, on ten swojej diety się rozchoruje i będzie po prostu po nim, rozsypie się zaraz z braku białka. Powiedz mi, czy to byłoby możliwe, jeśli ta dieta by była zła, żebym ja tutaj był przez ponad 2200 razy przez ostatnie 5 lat. Zdrowy. Na ciele i umyśle. Czy by to było możliwe? Bo jeśli to jest niemożliwe, to ja może jestem jakimś ewenementem. Może to, co przekazuję, jest ewenementem. Może ja jestem jakimś, nie wiem, robotem albo kimś, na kogo po prostu nic nie działa. I zastanawiam się nad tym, czy to nie jest dla ciebie wystarczające, żeby zastosować chociaż cząstkę tego, co przekazujemy. Czy to nie jest wystarczające, żeby chociaż cząstkę tego, co przekazujemy, zastosować na sobie? Bo skoro to działa, skoro to dla mnie daje zdrowie, daje energię i chęć życia, to być może to po prostu działa. Ale dlaczego ktoś mógłby nas nie lubić? Ktoś mógłby na przykład nie być z nami. Ktoś nie chciałby z nami tutaj być. Na przykład chciałby z nas zrezygnować. Myślę sobie, że jednym z powodów byłoby to, że może się nie zgadzać z tymi treściami, które przekazuje, bo na przykład lubi mięso i może powiedzieć, o, ten facet mówi, że mięso jest dla nas niezdrowe, ja nie chcę go słuchać i dlatego go nie lubię. Albo na przykład ktoś może prowadzić masarnię i może powiedzieć, o, ten facet neguje mięso, ja sprzedaję mięso, czyli jest moim wrogiem. Albo na przykład ja jestem bardzo wyraźnie przeciwnikiem suplementacji sztucznymi środkami i ktoś, kto sprzedaje suplementy, jemu mogłoby się to nie podobać, bo mógłby pokazać na mnie, powiedzieć, o, to jest mój wróg, bo on neguje suplementy. Ale myślę, że przede wszystkim ten świat, w którym ja się poruszam, w tym świecie tutaj tego całego naszego social media, to się nazywa, trakt mediów społecznościowych, jest miejscem, gdzie wiele osób lubi wylewać frustracje. I te frustracje, które tutaj się wylewa, to jest po prostu czasami ktoś wstanie lewą nogą, źle się czuje, zobaczy mnie i na przykład napisze coś brzydkiego w komentarzu. Po prostu, żeby się wyżyć. Albo ktoś inny na przykład lubi kłamać. Jest po prostu z natury oszustem i lubi z tego żyć. I na przykład tworzy treści, które są kłamliwe, są oszustwem. Albo nawet ktoś mógłby pójść o krok dalej i zatrudnić tak zwaną agencję, która będzie prowadzić czarny PR na mnie na przykład. I robić, tworzyć treści. Już się pokazał na przykład profil, tak? Który wkleja w tym momencie jak szalony komentarze z jakimś linkiem do jakiegoś miejsca, gdzie chcą, żebyś ty poszedł i poczytał jakiś bzdur o mnie. Czarny PR, który chce mnie zniszczyć. Czarny PR, który nie wie, że ja jestem niezniszczalny. Ja jestem niezniszczalny po prostu. Dla mnie te wszystkie rzeczy są śmieszne. To jest po prostu wyrażanie opinii na mój temat, nie znając mnie zupełnie. To jest bardzo proste. Na tym świecie jest bardzo łatwo kogoś obrazić. Bardzo łatwo jest kogoś niszczyć. Bardzo łatwo jest komuś zarzucić różnego rodzaju sprawy. Na przykład, nie wiem, jest kilka treści w sieci, które coś mi zarzucają. Jest taka blondynka, którą kreowaliśmy przez ostatnie 3 lata, której daliśmy przestrzeń, zaprosiliśmy ją do Was, pomogliśmy wydać jej książkę, stworzyliśmy świat, zapłaciliśmy pieniądze za jej istnienie, wyciągnęliśmy ją z bagna internetowego, ponieważ była niszczona według nas nieuczciwie. Blondynka nam podziękowała, zrobiła film, w którym odniosła się do naszej rzekomej współpracy, niszcząc nasz autorytet. Oceniliście nas. Jaki był nasz udział w tej całej sytuacji? Jest jakaś firma, która oskarża nas o to, że nie wpuściliśmy ich na witariadę 2 lata temu. A zapytaliście nas, dlaczego żeśmy ich nie wpuścili? Dlaczego żeśmy ich nie wpuścili? Może to była firma, która bardzo brzydko wypowiadała się na temat innych wystawców i nie chcieliśmy, żeby doszło do zamieszania na witariadzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 2 lata temu były takie kanały, opłacone oczywiście jako czarny PR, które nakręcały codziennie materiały na nasz temat. Niektórzy oceniali nas na podstawie tych materiałów, zamiast pytać nas, co my tak naprawdę myślimy na ten temat. Ten świat jest dziwny
Ale ten świat nas nie zniszczy. Bo tak naprawdę my jesteśmy tutaj dla Ciebie. Ja jestem dla Ciebie, tworzę te treści dla Ciebie i ja jestem skłonny wybaczyć każdemu, kto tak naprawdę chce zniszczyć nasz autorytet. Ale nie wybaczam sobie tego, kiedy ktoś na podstawie fałszywych informacji, które powstają w sieci, chce kreować nasz wizerunek. To są fałszywe informacje. Tutaj jest Budrowski, opowiedz, jak tam okradliście emerytów i tak dalej, komentarze. Nigdy w życiu nikogo nie okradłem. Jestem zawsze szczery. Z różnych stron padają propozycje. Już dawno moglibyśmy sprzedawać, kochani, na naszym kanale rzeczy za miliony złotych. A my tego nie robimy. Dlaczego? Dlatego, że kanał Odmładzanie na Surowo powstał po to, żebyśmy się mogli podzielić z Tobą naszą wiedzą. Żebyśmy Ci mogli pokazać, jak żyć w zdrowym ciele przez wiele lat. I po to tutaj jesteśmy. Napisaliśmy książki, żeby Wam pomóc. Jeśli ktoś kupi naszą książkę, oczywiście wpływa to na nasze konto, daje to nam możliwości prowadzenia działalności, ale to jest wszystko. Kto nas atakuje? Atakują nas sprzedawcy suplementów, atakują nas producenci mięsa, atakują nas producenci paszy dla ludzi, żarcia, atakuje nas farmacja, atakuje nas status quo, które chce zniszczyć nasz przekaz. Oni nie mogą sobie poradzić z tym, nie mogą sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że ten facet od 5 lat, pomimo wylewania na niego ścieków, non-stop tutaj nadaje. Jest zawsze zdrowy, zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywny. Lata do Polski specjalnie, żeby się z tymi ludźmi spotykać. Po co on to robi? No właśnie, robię to dla Ciebie, aby zmienić Twoje życie, aby Ci pokazać inny świat. I dlaczego dzisiaj ten temat wybrałem? Obejrzałem wczoraj film. Już chyba ten film kilka lat temu się pokazał z Willem Smithem. On się po angielsku nazywa concussions, czyli stan umysłu pod wpływem, czyli choroba, którą aktor, którego, znaczy ten bohater, którego gra Will Smith, odnalazł u zawodników NFL. Zawodnicy NFL przy ciągłym zderzaniu się głowami doprowadzali do wielokrotnego urazu mózgu, który uderzał w czaszkę. I on to odnalazł, ten bohater odnalazł to podczas sekcji zwłok jednego z zawodników, który popełnił samobójstwo w wieku 50 lat. I w filmie są pokazani zawodnicy, którzy popełniają samobójstwo w wieku 40 paru do 50 paru lat i NFL to przykrywa. NFL, które jest jednym z największych biznesów w Stanach Zjednoczonych. I pięknie w tym filmie jest pokazane, jak to Will Smith, ten bohater, którego gra, nie jest w stanie przebić się z tą informacją, że uderzanie głową przez tych zawodników po kilkadziesiąt tysięcy razy podczas ich kariery zawodowej niszczy im życie i zdrowie. I pokazane jest pięknie w filmie, jak to establishment, który ma całą kasę, dużo więcej kasy niż my, dużo więcej kasy niż my wszyscy razem wzięci tutaj, niszczy piękny przekaz. I przekaz tego człowieka, który mówi: słuchajcie, ci zawodnicy nie wiedzą o tym, że zdarzając się głowami, niszczą sobie zdrowie i skracają sobie życie. Niszczą swoje rodziny, niszczą swoje majątki i wszystko, co zgromadzili przez te kilkanaście lat kariery zawodowej. I pomyślałem sobie, że zrobię dzisiaj ten film, bo chciałbym Ci powiedzieć, że za czarny PR, który działa w sieci przeciwko mnie, przez który dość sporo osób już mnie nie lubi w sieci, bo ja się zastanawiałem, dlaczego mnie ktoś może w ogóle nie lubić? Dlaczego mnie ktoś w ogóle może nie lubić? Dlaczego ktoś chce odejść ode mnie? I jestem pewien, że podstawą tego odejścia jest ten czarny PR, który jest prowadzony od lat. Przeciwko mnie, przeciwko temu, co przekazuję. Treści, które przekazuję, nie mogą się przebijać. Dlatego, że jak wyzdrowiejesz, to biznes, przeciwko któremu ja występuję, straci klienta, straci masę kasy. Przecież te firmy suplementacyjne, które wciskają Wam kit od wielu lat, one stracą klientów. Jak Ty będziesz zdrowy,
bo zaczniesz pić soki, bo zaczniesz zjadać warzywa i owoce, będziesz zdrowy, to oni nie sprzedadzą swoich mega dawek witaminy D i innego gówna, które ci sprzedają. Firmy farmaceutyczne stracą klientów, nie będą sprzedawać chemii, nie będą sprzedawać zabiegów, będą tracić te. Biznes, przemysł prowadzący sprzedaż paszy dla ludzi nie będzie mógł tyle sprzedawać paszy dla ludzi. Straci klientów. I oni aż krzyczą tutaj w komentarzach: oszust, oszust, oszust. To jest czarny PR, który jest prowadzony od wielu lat przeciwko mnie. Dlatego ja się zastanawiam, z jednej strony, jak to się stało, że ty pomimo tego czarnego PR-u wybierasz wciąż mnie? Napisz mi w komentarzu, dlaczego mnie wybierasz. Ale też jeśli jesteś przeciwny temu, co przekazuję, czy to jest na podstawie tego, co przekazuję, czy tego, kim jestem, czy to jest na podstawie czarnego PR-u, który jest w sieci. Bo czarny PR jest po to, żeby mnie zniszczyć. Żeby mnie tu nie było. Osoby, które płacą za ten czarny PR, one zapłacą dużo większą cenę za to, co robią. Jeszcze tego nie wiedzą, ale zapłacą dużo większą cenę. Czy to swoim zdrowiem, czy to po prostu znajdzie się sprawiedliwość na to wszystko. Ja wierzę, że to będzie sprawiedliwość. Ale czy twoja opinia na mój temat nie jest oparta, broń Boże, o sprawy, które ktoś po prostu wymyśla na mój temat? Nie brałem udziału w żadnym konflikcie na internecie. Następna sprawa. A część osób uważa, że ja jestem w konflikcie z innymi ludźmi. Pomyślałem sobie, że to jest też ważne, ponieważ konflikty, które gdzieś są wywoływane, one dotyczą całego naszego świata, nawet tego prywatnego, nie tego internetowego, wywoływane są przez innych ludzi. Jedni są po to, żeby zniszczyć mój autorytet, inni, żeby na mojej popularności zbudować sobie zasięgi, bo nie wiem, czy wiesz, że wystarczy wpisać odmładzanie na surowo, albo na przykład odmładzanie na surowo kłamie, nakręcić taki film, niezależnie co tam jest powiedziane, to ten film może mieć kilka tysięcy oglądalności. Dlaczego? Dlatego, że nazwa odmładzanie na surowo jest bardzo znana. To jest marka, to jest marka, która jest bardzo, ale to bardzo mocno znana. Ja wybrałem ciebie od 5 lat. Wybieram ciebie codziennie. Często kosztem swojego prywatnego życia. Dla ciebie przylatuję do Polski. Tworzę witariadę, tworzę surowe życie, na której możesz się spotkać ze swoimi przyjaciółmi. Możesz stworzyć atmosferę zdrowego, dobrego życia. Nie chciałbym cię do tego zachęcać. Czasami muszę, ponieważ czarny PR, przeciwwaga tego wszystkiego, co przekazuję, niszczy moje treści i moje zaproszenia. I ty się zastanawiasz, po co miałbym się z tym facetem spotkać? Chociażby po to, żeby zobaczyć, jak wygląda 47-letni facet? Nie w internecie, który brzydko pokazuje treści na żywo, ale faktycznie na żywo. Przychodzicie do mnie i mówicie: Mariusz, ty wyglądasz o 20 lat młodziej na żywo. Dodatkowo faceta, który od 5 przerywa niestety. Dodatkowo faceta, który jest od 5 lat zdrowy i to, co przekazuje, po prostu działa. To, co przekazuję, po prostu działa, bo jeśli nie działałoby, to nie działałoby dla mnie. Bo widzisz, ja od 5 lat nadaję na żywo. Ja jestem tutaj na żywo, z tobą siedzę w tym momencie. Jest godzina 9 rano. Siedzę w Giżycku i nadaję. I tak codziennie od 5 lat. Jeśli to, co bym przekazywał, nie działałoby, jeśli bym robił coś innego niż to, co przekazuję, to nie byłoby mnie tutaj codziennie. Przecież przez ostatnie 2 lata ja przytuliłem 5000 osób co najmniej. Przecież celebryta panuje. Ja powinienem być 10 razy chory, jeśli nie 100 razy chory. Mam nadzieję, że to rozumiesz.
I na podstawie tego filmu, który wczoraj obejrzałem, chciałem Ci dzisiaj przekazać ten przekaz. Mam nadzieję, że to było wartościowe i optymistyczne, ponieważ dla mnie Ty jesteś najważniejszy i ja dla Ciebie będę tutaj, jak długo tylko będziesz chciał, jak długo tylko będziemy się razem łączyć, jak długo tylko moje treści będą dla Ciebie wartościowe. Ja będę tutaj dla Ciebie cały czas, codziennie. Codziennie, żeby pokazać Ci, że to, co robię i to, co Ci przekazuję, działa i że ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą w tym zakłamanym świecie. Ja jestem prawdą, która do Ciebie przychodzi. I pragnę, żebyś zauważył i poczuł tą prawdę. A od Ciebie też chciałbym usłyszeć, tak jak powiedziałem wcześniej, dlaczego miałbyś mnie opuścić? Albo dlaczego mnie wybrałeś? Przeczytam te wszystkie komentarze i będę chciał zrobić z tego następne materiały. Bo być może jest coś, co potrzebuję przekazać, albo jest coś, czego nie powinienem przekazywać, żeby Cię do siebie nie zrażać. To dzisiaj